Noc w kosmosie. Planeta Ziemia. Na początku nie było nic prócz stwórczej siły. Nieskończony potencjał. Gorący i gęsty wszechświat rozszerzał się w szaleńczym tempie, nieograniczonym prędkością światła ani brakiem przestrzeni. W warunkach wiecznie przyspieszającej ekspansji minimalne zaburzenia rozrastają się do nieskończoności. Co było pierwsze, kura czy jajo? Ktoś je stworzył, czy zniosło się samo? Wydaje się, że istnieją dwa dopuszczalne poglądy na pochodzenie życia. Kreacjonizm zakłada istnienie stwórcy, który uformował wszechświat wraz z żywymi istotami. W tej teorii życie jest przejawem inteligentnego projektu. Podejście ewolucyjne zakłada naturalny charakter kolejnych form życia, pochodzących od wspólnego przodka, który powstał z materii nieożywionej. Pojawienie się życia było kwestią przypadku. Wolno nam toczyć filozoficzne spory, ale nie wolno negować, że naszą wspólną wartością jest planeta Ziemia. Filozofia globalna kładzie nacisk na jedność rodzaju ludzkiego, na prawo jednostki do rozwoju w granicach jej możliwości i na harmonijne, pokojowe współistnienie społeczeństw. Nigdy jeszcze ochrona naszej planety i jej cennych zasobów nie była tak ważnym postulatem jak obecnie. Działania jednostek wpływają na całość. Najlepiej ujął to Mahatma Gandhi. Musimy sami być tą zmianą, którą chcielibyśmy urzeczywistnić. Wulkany mogą nie tylko niszczyć, ale i tworzyć. Erupcje są wymownym świadectwem ich potęgi. Kiedy spojrzymy na to z dłuższej perspektywy czasu, przekonamy się, że wulkany odegrały istotną rolę w kształtowaniu naszej planety.
80% powierzchni lądów i dna mórz zbudowane jest ze skał pochodzenia wulkanicznego. W ciągu setek milionów lat gazowe emisje wulkanów utworzyły najwcześniejsze oceany i atmosferę. Spełnione zostały wstępne warunki do powstania i podtrzymania życia. Dzięki niezliczonym wybuchom wulkanów ukształtowały się łańcuchy górskie, płaskowyże i równiny. Następnie procesy erozyjne wyrzeźbiły ich powierzchnię i przyczyniły się do powstania żyznych gleb. Dobre gleby i łatwe do uprawy tarasy przyciągają rolników na stoki wulkanów. Rośnie zaludnienie na obszarach aktywności wulkanicznej. Ludzie powinni sobie uświadomić ryzyko związane z tworzeniem skupisk osadnictwa na wulkanach. Ci, którzy mieszkają w cieniu wulkanu, uczą się żyć w harmonii z żywiołem. W praktyce oznacza to, że muszą być przygotowani na okresowe erupcje. Zdarza się, że wulkany milczą przez setki lat. Uznaje się je za wygasłe. Stoki i kratery pokrywają się roślinnością. Tym większym zaskoczeniem dla ludności jest nagła erupcja. Wulkany nie są rozmieszczone losowo na powierzchni Ziemi. Skupiają się w punktach zapalnych, na styku ziemskiej skorupy i płaszcza. Intruzje magmowe z płaszcza tworzą żyły kominowe przecinające skorupę. Tak powstają wulkany. Możliwe, że to nie uderzenie asteroidy położyło kres panowaniu dinozaurów. Zagłada mogła też przyjść z wnętrza planety. Przed 68 milionami lat nastąpiła seria potężnych erupcji wulkanicznych.
nazywa Wulkan, pochodzi od rzymskiego boga ognia, który był kowalem nieśmiertelnych. Wulkan praktykował swą sztukę na magmowych paleniskach w trzewiach ziemi. Nawet dziś wulkany kojarzy się z boską potęgą. Niektórzy uważają, że sen o wulkanach zwiastuje zetknięcie z nadludzką siłą, zmianę w psychice, poszerzenie świadomości lub też wtargnięcie treści nieświadomych. Rzymianie wierzyli, że kuźnia Wulkana znajduje się we wnętrzu Etny na Sycylii. Region śródziemnomorski obfituje w czynne wulkany. Wezuwiusz jest jedynym czynnym wulkanem na kontynencie europejskim. Erupcja wulkanu na wysepce Stromboli trwa nieprzerwanie od czasów rzymskich. Płyty oceaniczne skorupy biorą udział w procesach rozrostu dna. Strefy rozrostu litosfery oceanicznej lokują się wzdłuż grzbietów śródoceanicznych. Wypiętrzając się, grzbiety rozpychają dno morskie. Powstałą szczelinę wypełnia gorący materiał wulkaniczny dopływający z płaszcza. Zastygając, tworzy on nową warstwę skorupy. Wulkany tak bardzo różnią się od innych gór. Na naszej planecie mamy około 500 czynnych wulkanów, to znaczy takich, które wybuchły przynajmniej raz w czasach historycznych. Stożki wulkaniczne nie tworzą się w wyniku procesów wypiętrzania i erozji skorupy ziemskiej. Zbudowane są z materiału wyrzuconego w czasie erupcji, z zakrzepłej lawy i osadzających się popiołów. Pióropusz wulkaniczny to mieszanina gazów i pyłów wyrzuconych w czasie erupcji. Może wznosić się na 80 kilometrów.
Niektórzy twierdzą, że aktywne wulkanicznie obszary Ziemi działają pod wpływem sił pozaziemskich. Pole magnetyczne Ziemi ulega gwałtownym zmianom. Nie pozostaje to bez związku z aktywnością Słońca, która ostatnio nie była zbyt wielka. Chmury zapewniają osłonę, ale mogą też szkodzić. Obłoki wywierają silny wpływ na klimat Ziemi, na cyrkulację atmosferyczną i na bilans wodny. Chmura składa się z miliardów mikroskopijnych kropelek wody unoszących się w powietrzu. Obłok tworzy się, kiedy Słońce doprowadza do podgrzania powietrza. Unosząc się, para ulega schłodzeniu. Następuje kondensacja wody. Powstaje chmura. Chmura jest cieplejsza od powietrza, które ją otacza, więc pływa w nim jak balon. Światło widzialne obejmuje wszystkie kolory tęczy. Gdyby je nałożyć na siebie, otrzymalibyśmy światło białe. Obłoki wydają się białe, ponieważ odbijają wszystkie wycinki widma w jednakowym stopniu. A dlaczego chmury szarzeją? Kiedy chmury są wystarczająco gęste albo kiedy ich warstwa jest wystarczająco gruba, niecałe światło się przez nie przedostaje. Wtedy stają się ciemniejsze. Może też być to skutek cienia rzucanego przez górną warstwę obłoków. Globalne ocieplenie będzie miało katastrofalny wpływ na pogodę, jak świat długi i szeroki. Wzrośnie zapotrzebowanie na surowce. Aby częściowo zniwelować negatywne skutki zmian, pracuje się nad metodami modyfikacji pogody. Jedną z nich jest zasiewanie chmur. Można wpłynąć na poziom i typ opadów, rozsiewając w powietrzu określone substancje. Inicjują one pożądane procesy mikroskalowe zachodzące w chmurach.
Być może w przyszłości będziemy się uciekać do technik modyfikacji pogody, aby walczyć z katastrofalnymi burzami. Uczonym pracującym nad tymi metodami przyświecają szlachetne cele. Nie wolno jednak zapominać, że w przeszłości rządy czyniły próby posłużenia się pogodą jako bronią. Lepiej nie igrać z matką naturą. Bakterie żyjące w chmurach mogą inicjować opady. W ten sposób się rozprzestrzeniają. Niewykluczone, że aktywność bakterii powoduje sprzężenie zwrotne między ekosystemem a chmurami. Nie w pełni jeszcze rozumiemy wpływ chmur na pogodę i klimat. To jedna z niewiadomych w modelach prognostycznych globalnego ocieplenia. W oku gwałtownego tropikalnego cyklonu znajdujemy obszar względnie spokojnej pogody. Jest to z grubsza biorąc okrąg o średnicy od 30 do 65 km, otoczony ścianą spiętrzonych chmur burzowych. Wokół oazy spokoju szaleje cyklon. Informacje o kształcie oka spotykamy w strefach burz tropikalnych i huraganów. W oku cyklonu nie pada, wieje słaby wiaterek, a czyste niebo dobitnie kontrastuje z piętrzącymi się wokół chmurami burzowymi. Cisza w oku burzy. Należy przeprowadzić szczegółowe badania mechanizmu pochłaniania zanieczyszczeń przez chmury. Promienie słoneczne odbite przez obłoki nie docierają do powierzchni. Pod parasolem chmur ziemia się nie nagrzewa. Chmury jednak zatrzymują również ciepło wypromieniowane przez ziemię. Spowalniają więc proces stygnięcia. Gazy wprowadzone do atmosfery powodują efekt cieplarniany. Taka jest główna przyczyna globalnego ocieplenia. Zwiększając zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze, ludzkość przyczynia się do zmian ziemskiego klimatu. Kropelki wody w chmurach ulegają skażeniu cząsteczkami substancji emitowanych do atmosfery. W czasie opadów zanieczyszczenia wracają na ziemię, powodując skażenie gleby i wód.
działalność człowieka może wywierać znaczący wpływ na pokrywę chmur, a przez nią na klimat Ziemi. Czy możliwy jest rozwój ludzkości bez zanieczyszczeń? Przez wiele stuleci lodowce chroniły 70% światowych zasobów słodkiej wody. Istnienie obszarów pokrytych lodem przyczyniało się do utrzymania poziomu mórz. W lodzie zapisała się historia dawnych zmian klimatycznych, a także dowody wpływu człowieka na środowisko. Morski lód dryfujący wywiera ważny wpływ na równowagę termiczną oceanów, oddzielając stosunkowo ciepłą wodę od mroźnego powietrza obszarów polarnych, zapobiega wychłodzeniu morza. Warstwa przydenna na akwenach objętych zlodzeniem jest gęstsza i bardziej słona. Sól wytrącona z zamarzającej wody opada bowiem na dno. W epokach lodowcowych, kiedy zamarznięta woda na wysokich szerokościach geograficznych tworzyła czapy lodowe, globalny poziom mórz spadał o 120 metrów. Wynurzały się rozległe obszary szelfu kontynentalnego, umożliwiając migrację zwierząt lądowych. Lodowce były tak ciężkie, że powodowały odkształcenie skorupy i płaszcza ziemi. W okresach odwrotu lodowców woda powracała do oceanów, ich powierzchnia znowu się podnosiła. Powodowało to gwałtowne zmiany linii brzegowej, zwłaszcza kiedy pękały lodowe zapory. Obszary uwolnione od ciężkiego lodu podnosiły się. Ostatnie zlodowacenie ustąpiło przed 8 tysiącami lat, ale jego ślady są czytelne do dziś. Krajobraz polodowcowy obfituje w moreny i w jeziora wytopiskowe. Ma
Mamy dowody na to, że poziom gazów cieplarnianych zmniejszał się na początku epok lodowych i ponownie wzrastał w czasie odwrotu lodowców. Trudno jednak ustalić, co było przyczyną, a co skutkiem. Dryf kontynentów lub zjawiska wulkaniczne mogły mieć wpływ na poziom gazów cieplarnianych, a więc również na zlodowacenia. Natlenione wody głębinowe Antarktyki rozprzestrzeniają się po dnie oceanu, powodując schłodzenie tej warstwy morza. Jej temperatura wynosi zaledwie 2 stopnie Celsjusza. Proces ten napędza cyrkulację w oceanie. Morskie ekosystemy odległe o tysiące kilometrów są zasilane w składniki niezbędne do życia dzięki spływaniu wód antarktycznych. Około 20 tysięcy lat temu Ziemia trwała jeszcze w okowach ostatniej epoki lodowcowej. Lód jest strażnikiem pamięci. Lądolody tworzą się z wielu warstw śniegu ściśniętego pod własnym ciężarem. Proces ten trwa tysiące lat. Możemy precyzyjnie datować każdą z warstw rdzenia lodowego. To klucz do poznania zmian klimatu. Analiza rdzeni lodowych ujawnia obecność cząsteczek gazów i pyłów, a także pierwiastków promieniotwórczych uwięzionych w lodowej skorupie. Rdzenie lodowe zachowały dokładniejsze zapisy zmian klimatu niż słoje drzew czy osady rzeczne. Informacje odczytane z lodowców świadczą o postępujących zmianach klimatycznych, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla delikatnych ekosystemów polarnych. Jednym ze skutków globalnego ocieplenia jest utrata zasobów wody słodkiej przechowywanych w pokrywie lodowej. Thank you.
warto wyliczyć kilka szczególnych cech regionów polarnych. Stosunkowo cienka warstwa atmosfery nie może zniwelować wpływu efektu cieplarnianego. Czapy lodowe przechowują 80% ziemskich zasobów słodkiej wody. Na biegunach panuje silny mróz. Średnio około 30 stopni na biegunie północnym i około 60 na południowym. W rejonach polarnych na stałe przebywają tylko nieliczne grupy uczonych. Teren utrudnia podróżowanie, a warunki życia są bardzo ciężkie. Polarne czapy lodowe ulegały dużym przeobrażeniom w ciągu ostatnich 12 tysięcy lat. Okresowe wahania ich zasięgu wiążą się z odmiennym naświetleniem w cyklu rocznym. W geologicznej perspektywie czasowej lodowce postępują lub cofają się, kiedy następują zmiany klimatu. Cząsteczki zanieczyszczeń z powietrza trafiają do wody i do gleby. Później wchłaniają je organizmy roślinne i zwierzęce. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Stosunek człowieka do natury jest bardzo złożony. Ludzie niszczą przyrodę, ale umieją też jej pomagać. W ciągu kilku tysięcy lat miasta, pola uprawne i pastwiska zajęły ponad 1/3 lądów. Wielu gatunkom zagraża wymarcie. Zaorano prerie i wycięto lasy. Wyschło wiele naturalnych źródeł. Ludzkość zaśmieca planetę skażeniami chemicznymi i radioaktywnymi. Doprowadziła już prawie do katastrofy klimatycznej. Tracimy najcenniejsze skarby biologiczne właśnie teraz, kiedy nauczyliśmy się je doceniać. Jeszcze niedawno lasy deszczowe pokrywały 14% powierzchni lądów, obecnie tylko 6%.
Ocenia się, że przy dotychczasowym tempie wycinki znikną za niespełna 40 lat. Dżungle tropikalne zasługują na miano klejnotów ziemi i największej ziemskiej apteki. Dostarczają bowiem wielu naturalnych lekarstw. Wytwarzają też 28% roślinnej produkcji tlenu. Co sekundę tracimy ponad pół hektara lasu deszczowego. Ludzie dewastują ekosystemy, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na żywność, wodę i energię. Dzięki temu poprawiono warunki życia milionów. Zmniejszyły się jednak korzyści czerpane przez ludzkość z nieskażonej przyrody. Historia Ziemi trwa już od 4,5 miliarda lat. Przez ten czas planeta bardzo się zmieniła. Kontynenty dryfowały. Nurt rzek rzeźbił głębokie kaniony. Odkładały się warstwy osadów, dokumentując długie dzieje planety. ,94% masy Ziemi przypada na skorupę, skalisty płaszcz i płynne jądro. To, co nazywamy stałym gruntem, to tylko płyty skorupy pływające po stopionych skałach. Tam, gdzie płyty się zderzają, występują trzęsienia ziemi, wypiętrzają się grzbiety i wybuchają wulkany. Nie ma dymu bez ognia. Lawą nazywamy stopioną skałę wyrzucaną przez wulkan w czasie erupcji. Jej temperatura wynosi około 1000 stopni Celsjusza. Lawa jest stosunkowo lepka, ale nie przeszkadza jej to rozlewać się na znacznym obszarze. Wypełnia żyłkowate kanały, po czym stygnąc krzepnie. Coraz częściej postrzegamy pustynie jako obszary pozyskiwania energii słonecznej. To atrakcyjny zamiennik tradycyjnych elektrowni, które spalając paliwa kopalne skażają środowisko. Drobna część energii nagrzewającej wielkie pustynie wystarczyłaby do zaspokojenia potrzeb całego kontynentu.
Czy człowiek musi być naturalnym wrogiem przyrody? Natura pozostawiona samej sobie odbudowałaby swoje bogactwo. Powietrze i woda oczyściłyby się, gdyby nasze miasta i drogi popadły w ruinę. Możemy być zmianą, którą chcielibyśmy ujrzeć na świecie. To, co nas łączy jako mieszkańców jednej planety, jest o wiele cenniejsze niż to, co nas dzieli. Mały krok człowieka, ale wielki skok ludzkości.